Szczęść Boże, coś wam powiem. Czego pragniesz? Pytanie Jezusa skierowane jest do matki Jakuba i Jana. Skierowane jest także do ciebie. Czego pragniesz? Świdruje w głowie, bo czy ja właściwie wiem, czego chcę? Czasem rodzice dla swych dzieci chcą niestworzonych rzeczy. Przez to posyłają je na różne zajęcia dodatkowe. Może któreś z tych zajęć przypadnie do gustu ich pociechom. A być może w ten sposób chcą spełnić swoje zachcianki, których nie dane im było zasmakować za młodości. A gdyby tak usiąść i zapytać dziecko, czego pragniesz? Każdy z nas ma tendencję, aby poukładać sobie życie według własnego scenariusza. I w pewien sposób, realizując ten plan, stajemy się zależni od ludzi z zewnątrz. Chcemy być wolni w swoich wyborach, ale jednocześnie stajemy się sługami wielu, bo to wynika z zależności. Matka synów Zebedeusza nie zrozumiała, do czego powołał jej synów sam Jezus. Nie zrozumiała, co to znaczy być Jego uczniem. Nie dziwmy się temu, bo sami apostołowie jeszcze nie do końca rozumieli swoją przyszłość. Jedni chcieli dobre miejsce, inni spierali się o to, kto z nich jest najważniejszy. Nawet oburzenie pojawiło się w nich, gdy ktoś chciał ich wyprzedzić. Chcemy, by nasze życie było sukcesem. Ale czy można go osiągnąć bez Jezusa? Przecież droga za Nim wiedzie przez krzyż. Czy jest to naszym pragnieniem? Może matka apostołów chciała mieć gwarancję, że skoro jej synowie są przy Jezusie, to coś otrzymają, jakieś zabezpieczenie. Tak się jednak nie da. Spotkałem się z powiedzeniem, że każde dobro musi zostać ukarane. I coś w tym jest. Czasem otrzymasz pochwałę, jakąś nagrodę, ale częściej spotykają ci nieprzyjemności. Dając komuś podarek, zastanawiasz się, co on z nim zrobi. Pomagając, myślisz, czy zostanie to dobrze wykorzystane. Nie zajmuj się tym. Ty myśl, że ofiarując siebie i pomagając, służysz dobremu Bogu. Egoizm prowadzi na szczyt, z którego łatwo można zlecieć. Nie mamy być sługusami, ale sługami Boga. Tylko przyjmując postawę dziecka, mamy szansę zrozumieć tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Nie chodzi o jakieś upokorzenie czy odebranie nam godności. Jeśli służysz, to zaufaj Bogu, że nawet jeśli w tym momencie wydaje się, że idzie to na marne, że nie ma perspektyw, że twoje życie jest zagrożone, bo spadają na ciebie różne nieoczekiwane przeciwności, to że ma to sens. Niewolnik nie martwi się o wynik swojej pracy, tym zajmuje się jego Pan. Pomocą niech będą nam słowa modlitwy świętego Ignacego z Loyoli. Słowo odwieczne, jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak i tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować się, a nie szukać nagrody innej, prócz poczucia, że spełniam Twoją najświętszą wolę. Amen.